Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten piękny, niedzielne, w piękne niedzielne popołudnie w kolejnym odcinku serii Jubileuszowe Bitwy. W tym odcinku bardzo solidny jubileusz, 50-tysięczna bitwa w grze World of Tanks. Naprawdę rzadko kto dochodzi do takiej sumy. A do tej sumy doszedł gracz z klanu PMHC, oficer wykonawczy Ronin123, którego goszczę na TeamSpeaku. Cześć! Cześć! 50 tysięcy bitew. No, niektórzy gracze się zastanawiają, co, czemu tak dużo? Przecież masz na pewno wszystkie dziesiątki. Co cię jeszcze w tej grze trzyma? Co jeszcze w tej grze robisz, że po prostu chcesz jeszcze w nią grać? Jakbyś mógł tak w jednym zdaniu powiedzieć. No, wszystkich dziesiątek jeszcze nie mam. Nie mam trzech konkurentów dla Gun Carriera i dwóch FV brytyjskich TD-ków. A trzyma mnie zasadniczo gra randomów, bo każdy random jest inny, Clan Warsy i zabawa na Eslu. Jeszcze nie masz trzech dziesiątek, czyli w zasadzie ja mam nawet więcej dziesiątek niż ty. Yeah! A ile masz czołgów w garażu? Zaraz zobaczę w magazynie. To na pewno, na pewno duża ilość. 225 czołgów. No właśnie. Czyli stajesz się takim kolekcjonerem czołgów, odkupujesz prawdopodobnie czołgi niższych tierów. Ja też właśnie będę chciał w przyszłości tak robić, że będę kupował czołgi, którymi już kiedyś grałem. Dobra. Oczywiście nie tylko 50-tysięczna bitwa w tym meczu, ale można zauważyć, że masz dwa czołgi, które mają 999 bitew. Czyli rozegrasz prawdopodobnie jednym z tych czołgów albo AMX-em 1390, albo Batshatlionem tysięczną bitwą. Który czołg wybierzesz? AMX-em 1390, ponieważ za dużo Batshatów jest u ciebie na kanale w tych jubileuszowych bitwach. Tak, miałem przygotowanego Batshata, ale tu później tak sprawdziłem sobie i dużo osób strasznie dało Batshata. Okej, w zasadzie już u mnie występowałeś w jednym odcinku, pokaż co potrafisz, i tłumaczyłeś, o co chodziło z tym nickiem Ronin123, ale tak może jeszcze w jednym zdaniu, dlaczego właśnie padł wybór na ten nick w grze World of Tanks? Nick się wziął z filmu o tej samej nazwie Ronin. To jest, tam chyba Jean Reno grał i tam była przypowieść o 47 Roninach, co mi się spodobało. I tak wybrałem ten nick. No i 50-tysięczna bitwa i tysięczna bitwa AMX-em 1390. Ja wezmę meda, którego XP się właśnie z AMX-a 3090. Prawdopodobnie już go masz, tego AMX-a 30, albo nawet masz tak, AMX-a mam 30B. Nawet następnego. Ale jeszcze tak jest, tamtym jest. Bitwy nie jechałem. Dobra, no to jedziemy. 50-tysięczna bitwa Ronina. Nie patrzyłem się w statystykach, na którym jesteś miejscu, jeżeli chodzi o ilość bitew. Też na to nie patrzę. Dobra mapa. Dobra mapa dla ciebie. Dla mnie w zasadzie też nie najgorsza. Sporo artylerii, więc trzeba będzie się non-stop ruszać. Czyli zapewne wybierzesz środeczek, nie? Nawet się zastanawiam, czy w krzaki na jeden nie wjechać. Trochę będzie to pasywne, ale przyczynię się do spotowania pewnie wielu czołgów. Tylko że to jest dosyć ryzykowne. Ja tam się zawsze boję jeździć, bo wystarczy, że cię wyspotują, to może być po meczu. Ale zobaczymy. Możesz tu podjechać i coverować mi, jakby tu chciał jakiś właśnie light podjechać. Tam odbierz mu jedną bułę. Jak szybko się dojedzie, to raczej większego ryzyka, chyba że naprawdę jakaś trzynastka pojedzie na kamikadze. Tam jest. No to jedna, a mają dwie. Dobra, świeci się AMX.
Tak jest, dobra, więc teraz już... Najgorzej to też się obawiam blinda od Arty. Aha, o! Nie trafiłem, wybacz. No spoko. Przynajmniej wypuszczyliśmy go z tego krzaka. Tak jest, tak jest, tak jest. O, Arta już blindy wali w krzaka. Trzeba będzie się stąd zmywać, niestety. On podjeżdża z powrotem ten AX. No ale go tam ostro pobili. No brakowało tego mojego strzału. Ale ja to stąd, bo nie chcę za wcześnie skończyć tej bitwy. Mienię krzyk. No spota mam. O, mam spota. Te deki trochę za daleko kampią. One nie korzystały z mojego spota zbytnio. No na razie trzeba... Non stop mam spota. Ta trzynastka tutaj ze środka, no jeśli sobie tak kółka robi. Aha. Uważaj, ja mam spota. Okej. Okay. Żeby nie było tak, żebyś dostał ode mnie... No tam znaczy, jest jak mnie, pancer, nie? No. To jest problematyczne. Dobra, wódek się świeci, no powinien go tam nieźle oskubać z hapeków. Pół HP gość już się świeci od 30 sekund. No. Trochę to dziwne. No oni za bardzo kampią ci goście, nie? Na dziesiątkach i dziewiątkach. No trochę irytujące, że ty spotujesz, a nikt nie korzysta z swojego spota. Nie? O, znowu ten AMX. Dobra. A drugi? Jeszcze ten drugi AMX jakby padł, no to już by był luzik. Jest! Dobra. Czyli pozbyliśmy się... tych oczu. No jeszcze jaćki, które możemy złaszutować i będzie dobrze. Dobra, to ty już tam sobie świeć, a ja zerknę na drugą stronę. O, AMX. No, nie udało mi się niestety zniszczyć TDK, ale jest jeszcze Maus. A, to na górce to Mausa. Blindy strzelają już. To 5-4-1 do mnie. Dobra, Maus padł. Tak, to tego typu 7 dziapa. Jeszcze jest 4. Ja to tak czasami się pokażę, żeby oni się tam nie strzelali.
No spoko, nie, na razie mam spokój. Dobra, dostał. T1. Tak się teraz zastanawiam. To do mnie strzelił blinda z heka, nie? Słuchaj, ja widzę, że wszystko jest popodświetlane, to ja pojadę na zobaczyć górkę na... trzeba jechać. Na ARP trochę spróbuję. O, jest 4. Się wychylił, nie trafił, ale powinien jakiegoś działa dostać, a to nic. Dobra, to ja robię... A tu na grubo przeskoczy sobie. Tak, tak, tak. Tak na hama, tak? No, no dobra, ja ryzykowałem. Udać. Znaczy nie chciałem ryzykować. No tam nic nie mam, tu jest 4, który nie ogarni teraz raczej, bo po prostu mnie nie widział. Dobra. Ciekawe no, jest myślę... to, że WTS to od nich z heku strzelał do mnie. I raz urwał mnie na ślepo. Tenis 4, nie wiem, może się przyjadę z tych torów. Jak tego ISA 4 tu nie było? A jest, tu jest, tutaj. Jest. To powinna go skończyć na proxie, można go trzymać, jak pojadę dalej. Dostałem w działo, to będzie tyle jedyny w celowni rzeki. Działa już nie naprawi. Dobra. Jest 4 padł. No i teraz już są zamknięci na 1/4 mapy. Warto by tu podjechać w sumie. Tu, tam no, już nic dobra. Nie ma. To jadę. Tam jest fajny taki nasyp. Po arty i po meczu. Trochę to trwało niestety. No taka mapa kamperska. Arta M53 strzeliła, ty 92 jeszcze podmiana peska na ściechu. Dobra. Szyna w tak. Zostało 5 minut. No, udało się nam zdążyć. Wiem, że się śpieszysz na SL-a, więc... no mam go powód. Jest ok. Zobaczmy na wyniczek. Oczywiście ja tutaj jak zwykle nie zrobiłem za dużo. No, misję poprawiłem. Jaką? Zaraz, dozór bitewny. 7788 wyspotowanych. Nieźle. Nieźle. Ja mam trzeci exp, 1500 wyspotowanych. No, myślę, że w twoim wypadku chyba asa nawet pancernego dostałeś, nie? Pierwszy klas. Pierwszy klasy, aha.
i misję na obiekta 260? Tak. No to gratuluję. Myślę, że właśnie pokazałeś, o co chodzi w bitwie lightami. Nie traćmy czasu, bo za chwilę masz ESL-a. Dziękuję za to, że pokazałeś swoją jubileuszową i to bardzo dobrą bitwę. No w ogóle jesteś dobrym graczem. No nie wiem, na koniec może wszystkim graczom w jednym zdaniu powiedzieć, co zrobić, żeby poprawili swoją skuteczność. Przede wszystkim patrzeć na minimapę. Jak się nie zna weak spotów, to warto się jednak nauczyć jakieś skórki pościągać, czy co, to nie ma żadnego wstydu, tak? Lepiej się nauczyć teraz, niż na randomie nie wiedzieć. Później, w sumie, no myśleć, no, czy się opłaca dany wyjazd, czy nie. Przekalkulować sobie pyskami. Czy jechać na dany czołg, czy po prostu Tak, stać i poczekać na wsparcie. to zrobiliśmy w tej bitwie. Warto było przeżyć, żeby zrobić właśnie ten dobry wynik w Twoim wypadku. Dziękuję. No i zapraszamy do następnych odcinków, a ja życzę Mogę Ci. kogoś pozdrowić? Oczywiście. To chciałem pozdrowić Finesa, Wojtasa, Krajala, Dasza oraz całe PMHC. Również pozdrawiam. Na razie, trzymajcie się.